bardzo zbliżone warunki eksploatacji w stosunku do poprzedniego etapu, różnicą jest zwiększony przebieg oleju. Będzie zatem okazja do skonfrontowania dwóch olejów ze sobą, Miller's XF Premium versus Miller's EE Performance Nano Drive. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Auris, rok produkcji 2017, silnik 1.6 benzyna z LPG, 132 konie, przebieg ogólny 123 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie drugi etap badań dla tego samochodu. Pierwszy etap zaprezentowany został w odcinku numer 178. Będzie zatem okazja do skonfrontowania dwóch olejów ze sobą, Miller's XF Premium versus Miller's EE Performance Nano Drive. Inicjatorem eksperymentu jest Damian. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Damian skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki plus słodki upominek, za który bardzo dziękuję. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów w dalszej części filmu. Dodatkowo jest jeszcze trzecia próbka oleju świeżego, który aktualnie zalał Damian do swojego samochodu. Wrócimy do niej w kolejnym etapie badań. Jest to Michel Ceramic Oil 9900-0W20. Do silnika zalany został olej Miller's EE Performance Nano Drive. W klasie lepkościowej 0W20, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 12 550 km. Zaledwie 3% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki z przedziału przekraczającego 20 km. Olej eksploatowany przez 7 miesięcy. Brak dolewek, brak płukanek, czyli tutaj warto podkreślić bardzo zbliżone warunki eksploatacji w stosunku do poprzedniego etapu. Różnicą jest zwiększony przebieg oleju. W ramach dodatkowych informacji Damian napisał tak. Jestem ciekaw, jak w tym przypadku wypadnie olej po przejechaniu o 3,5 tysiąca km więcej niż w poprzednim teście. Sposób eksploatacji samochodu się nie zmienił. Dość dynamiczna jazda po autostradzie z prędkością 140-160 km na godzinę. W ciągu tygodnia przed wymianą oleju pokonałem na nim prawie 3000 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca. 39,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 7,7 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy kilka niepokojących sygnałów. Po pierwsze, lepkość w niższej temperaturze jest niższa o blisko 11% od deklaracji, a to już jest całkiem sporo. Dodatkowo lepkość w wyższej temperaturze jest niższa o 6% w stosunku do deklaracji. Co więcej, w przednim etapie, gdzie badano również olej tego producenta, odnotowano niepokojący 13% rozjazd wskaźnika lepkości. Czyli jest to drugi przypadek, że na linii deklaracja versus zmierzone wartości pojawia się jakaś nieścisłość. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca. 39,0 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 7,5 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 161.
a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki, zmiana lepkości na bardzo niskim poziomie. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych wszystko pod kontrolą. Mimo zwiększonego przebiegu wciąż sytuacja z punktu widzenia parametrów lepkościowych wygląda bardzo dobrze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy oraz ogólną kondycję oleju oceniam wysoko. Wynik bardzo poprawny, brak sygnałów niepokojących. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Standardowo oceniamy na tle wyników z poprzedniego etapu. Nie zagłębiając się w szczegóły, otrzymano ponownie bardzo dobre wyniki. Większość parametrów na zbliżonym lub wręcz takim samym poziomie. Podsumowując, pomimo zwiększonego przebiegu do poziomu 12550 km, obserwujemy wciąż bardzo wysoką jakość oleju silnikowego Miller's E Performance Nano Drive. We wszystkich trzech testach ten olej wypadł bardzo dobrze. W poprzednim etapie w przypadku oleju Miller's FE pojawiły się pewne zastrzeżenia w teście bibułowym. Biorąc pod uwagę całokształt, wygląda na to, że w tym konkretnym silniku Miller's E Performance spełnia swoją funkcję bardzo dobrze. Można rozważyć wymianę oleju po dłuższym przebiegu. Wydaje się, że przedział 15 do 20 tysięcy km jest w pełni osiągalny w tym konkretnym przypadku. Standardowo, żeby mieć 100% pewność co do takiej decyzji, warto jeszcze przekierować próbkę na badania pierwiastkowe plus TBN oraz TAN, czyli liczba zasadowa oraz liczba kwasowa. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!